Towarzysze, na początku kawusia. To jest kubek z Trewiru za 11,5 euro. To jest złodziejstwo. No dobrze, towarzysze, zaczynam maraton. Zamierzam tutaj na tym posiedzeniu na kanapie nagrać aż dwa filmy. W dodatku oba filmy będą dość długie. Więc pierwszy filmik będzie dotyczył formy, a więc filmiku właśnie, który robię. Ogólnie chcę powiedzieć, że w ostatnich dniach mam wyjątkową wenę, jestem bardzo płodny. Wiąże się to z dwoma faktami. No po pierwsze, żona wyjechała na kilka dni, jutro wraca, więc jutro wracam. Jutro będzie trzeba się troszkę uspokoić. No ale jest też jakby druga rzecz związana z kapitalizmem francuskim. Choć pewnie podobne systemy są też w Polsce. Mamy tutaj system takiego rozliczenia nadgodzin. To jest system 3-miesięczny. Więc no i właśnie obecnie no to ten moduł nasz się kończy w następny piątek. Następny piątek, więc to jest zawsze tak koło 20 października, 20 stycznia, 20 kwietnia. Tam 20 lipca i 20 października. Tam się mniej więcej waha, bo to zawsze musi być piątek, koniec modułu czy sobota. No dobrze, no więc tutaj chamy, skurwysyny, dla których pracuję, którzy zmuszali mnie do ciężkiej pracy właśnie pod koniec listopada i na początku grudnia. Pracę tą nie dość, że pracowałem po 10 godzin dziennie. Wyrabiałem mnóstwo godzin, skończyło się to wypadkiem przy pracy. To jeszcze teraz te skurwysyny nie chcą mi zapłacić za nadgodziny. Przychodzę do pracy w styczniu, a nie ma, 5 godzin, spieprzaj. No i tak codziennie tam te moje liczby nadgodzin to tak spadają, a tam muszę troszkę ściemniać, coś tego, tam udawać, że pracuję, ale nawet nie ma jak ściemniać, jak roboty nie ma. No, po prostu tak ustawili planning, że po prostu no, jest bardzo mało pracy w tej chwili, no, więc nawet jeśli ja bym tam tutaj udawał, że coś robię, to mnie gonią. No więc cała ta zabawa skończy się za tydzień, więc ja tutaj profilaktycznie no, wziąłem jeszcze dwa dni wolnego, żeby to cały czas jakby tutaj jest takie kombinowanie, no, że kiedy wiem, że następny dzień to jest właśnie no, 3 czy 4 godziny przewidziane, to mi się już bardziej opłaca wziąć dzień wolny i wtedy mam liczone 7 godzin, żeby nie stracić tych nadgodzin. No. Więc takie tutaj zabawy, no efekt jest taki, no, że właściwie człowiek po 3-4 godzinach pracy jest całkowicie niezmęczony i może wrócić do pustego domu i tworzyć właśnie, więc stąd się biorą te filmy i tak dalej, no ale niedługo się to skończy, no po 20 stycznia znowu będzie dużo roboty i tak dalej, więc jak już mówiłem, zamierzam nagrać tutaj dwa filmy. Drugi film to będzie właśnie odpowiedź dla towarzysza z Laboratorium Nowego Imperializmu, Antyimperializmu, przepraszam, Laboratorium Nowego Antyimperializmu. Oczywiście tam imię towarzysza znam, no ale jeśli on sam nie ujawnia tego imienia na swoim kanale, to ja nie będę tutaj wychodził przed szereg. Więc to jest jakby główny cel, dla którego w ogóle wyjąłem kamerę i zamierzam coś nagrać, no ale ponieważ no, mam też kilka innych rzeczy do powiedzenia i początkowo planowałem to zrobić jako wstęp, no ale później no, ten wstęp mógłby być dłuższy od tego filmu dla towarzysza właśnie z laboratorium, więc postanowiłem, że nagram dwa filmiki. Dobrze, więc jeśli chodzi o właśnie o ten pierwszy filmik dotyczący formy. Aha, jeszcze tutaj mi się przypomniała jedna rzecz. Polecam towarzyszy filmik towarzysza Mateusza z Robotnicza TV. Filmik opublikowany dosłownie 2-3 godziny temu, świeża bułeczka. No jak tam patrzyłem, chyba było 7 wyświetleń, więc chyba jestem jednym z pierwszych, który to zobaczył. Filmik dotyczy wojny polsko-bolszewickiej, a właściwie ja pisałem kiedyś o tym, nie wiem czy on tutaj tą tezę przejął ode mnie, czy sam do tego doszedł, no ale w każdym razie no, całkowicie tutaj no, z początkiem tego filmiku, który on zrobił,
Jest to mistrzostwo, polityczne mistrzostwo. No tam to filmik to trwa 8-9 minut, no ale dobrze widzieć, no naprawdę no, podoba mi się to, że wysłuchałem kanał i tak jakbym kurde siebie słyszał, no to bardzo 100% zgody. No towarzyszu Mateusz, gratuluję, no oby tak dalej. Więc towarzysze, obejrzyjcie ten filmik dotyczący wojny polsko-bolszewickiej. Dobrze. Więc ten filmik będzie dotyczył formy. Formy, no i ogólnie, no, jak ja widzę działalność na YouTubie i działalność polityczną, bo właściwie chodzi o działalność polityczną. Chodzi o dokonanie rewolucji, właśnie zbudowanie komunizmu. O to tak naprawdę wszystko chodzi. Chodzi o to, żeby zbudować komunizm. No i później, no to pojawia się pytanie, ale jak? Ale jak? Wróg taki potężny, my tacy słabi, rozdrobnieni, jeszcze tak, no i tutaj właśnie, no, wszystko jakby, więc tak się można mówić, no, chodzi o to, żeby zbudować komunizm. Żeby zbudować komunizm, to musimy mieć partię. Żeby mieć partię, to musimy mieć, mu chodzi o to, żeby ta nasza ideologia była masowo rozpowszechniona w społeczeństwie. I tak dalej, więc jest kilka różnych odpowiedzi czy kwestii, co my musimy zrobić, żeby ten komunizm był. No a dzisiaj no to jest właściwie zero. No, to znaczy tak, no, propagandowo jest zero. Jest, no, nie dość, że ruch komunistyczny jest zwalczany przez burżuazję i przez różnych antykomunistów zawodowych, historyków itd. No to w ogóle no, wśród tych ludzi, którzy jakoś tam się utożsamiają z tradycją komunistyczną, z ideologią, no to sam fakt jakby aktywności w tym ruchu, no to powoduje ludzką demoralizację, pojawiają się różne zboczenia. Oczywiście mógłbym tutaj godzinami to klasyfikować, no ale no, to jest tak, że ludzie próbują coś robić, mają chęci, próbują tam. Rok, dwa, trzy miną, efekty zerowe, no to zaczynają się demoralizować, a jak się zaczynają demoralizować, to zaczynają tworzyć jakieś tam sobie takie wymyślone powody, dla których jest ta porażka. No więc tutaj jedni mówią na przykład, o to wszystko jest złe przez stalinizm, o, bo tutaj my byśmy już dawno zbudowali tą partię komunistyczną, ale cały czas nas oskarżają o stalinizm, a bo tutaj, no jeszcze, a jeszcze są jacyś stalinowcy, jeszcze tego Stalina dają tam na tapecie. I to już w ogóle, no, to jest taka krycia robota, no. No i tam, no ale to inni z kolei mówią, no my byśmy dawno zbudowali partię komunistyczną, ale jest za dużo radykałów coś tam, no, bo tutaj, nie wiem, bo ci mówią o aborcji, ci mówią o LGBT, ci mówią o czymś innym i tak dalej, więc no i bardzo często tego typu rzeczy, one prowadzą do zboczeń. Tych zboczeń jest tysiące. No ja nie będę tego klasyfikował, mógłbym zrobić oddzielny filmik zresztą, ale chyba nie ma sensu, no bo to są rzeczy wstydliwe, lepiej żebyśmy zachowali dla siebie. No ale między innymi jest takie coś, no to co nazwałbym problemem autocenzury. Że pojawia się taki moment, kiedy no właśnie działacz polityczny, no już mający te lat, no, wchodzący w wiek dorosły, czy już taki chcący no, naprawdę rozpocząć tą działalność polityczną, no to on sobie myśli, no dobra, no to ja wreszcie muszę tutaj rozpocząć tą profesjonalną działalność polityczną, muszę być profesjonalnym politykiem. Jako profesjonalny polityk to ja nie mogę. No, jakie są zasady do dzisiejszej działalności politycznej? No, dzisiejsza działalność polityczna, no ona nie toleruje różnych ruchów politycznych, no, ekstremalnych. Że jeśli ktoś mówi coś, co jest jakby, no, no, nie mieści się w pewnej normie, no to go nie tolerują, tego tłamszą, tego przemilczają i tak dalej, i tak dalej. No więc po pewnym czasie człowiek mówi, no dobra, to ja jakby z tego całego programu komunistycznego to zachowam jądro właśnie tej, no, przemiany społecznej, tutaj, no, zmiany systemu ekonomicznego, podwyższenia płac dla robotników, skrócenia czasu pracy, tutaj, ale
ale pominiemy, będziemy tak ciąć po kawałku, jak takie salami właśnie, no, odcinać kolejne rzeczy, które mogą nas skompromitować z punktu widzenia właśnie burżuazji. Więc, no, jako historyk ruchu robotniczego, znaczy ja tu w ogóle tutaj towarzyszę, muszę przejmować różne maski. No, jednego dnia występuję jako robotnik, drugiego jako historyk ruchu robotniczego, trzeciego jeszcze jako, nie wiem, pierwszy polski komunista represjonowany i tak dalej, więc tak sobie mogę zmieniać dowolnie maski. Więc no, jako historyk ruchu robotniczego, no, mogę powiedzieć, no, że tego typu eksperymenty, no, to nie są nowe. No, to się nie zaczęło w roku 2016, czy 15, czy 17, czy 18. Tego typu eksperymenty, odetnijmy radykalizm i zacznijmy jakąś taką, no, inną działalność polityczną i może w ten sposób dojdziemy do komunizmu, no, to już jest... śpiewka stara jak ruch robotniczy, no właściwie. No. No, do czego to prowadzi? No, możemy sobie, nie wiem, prześledzić, załóżmy, premiera Tsiprasa. No więc jest sobie ten Tsipras, jako młody był on tam, no, szefem młodzieżówki partii komunistycznej. W pewnym momencie uznał, że on nie zrobi kariery jako tam ten właśnie młodzieżowy komunista, on tam zamienił czerwony sztandar na garnitur, stał się profesjonalnym politykiem i tak dalej, i tak dalej. W końcu osiągnął to, co on chciał osiągnąć, ten Tsipras, czyli on zdobył władzę. Tsipras zdobył władzę. Pytanie tylko, no, czy klasa robotnicza grecka coś z tej władzy ma? Coś z tego, oprócz tego, że Tsipras sam zrobił polityczną karierę, i ludzie wokół jego otoczenia zrobili karierę, doszli do władzy, no to, no, ta grecka klasa robotnicza, pokładająca w nim nadzieję, no właśnie jako tutaj były komunista, który jednak, no, ja języka greckiego nie znam, no ale, no, na YouTubie widziałem, no, jak ten Tsipras przemawia do mas, no, charyzmę ma człowiek, no, tam, coś tam przynajmniej miał charyzmę, no, 3 lata, nie, kiedy to było, to 2 lata temu, 2,5 roku temu, kiedy była ta sprawa właśnie, kiedy ta Grecja była przyciśnięta w czasie referendum, naprawdę widać było, że lud go kocha, że on jakiś jest taki trybun ludowy i tak dalej, i tak dalej. No i na końcu się okazało, no, że właśnie to on najbardziej, w sposób najbardziej taki skurwysyński, no, tym greckim robotnikom wbił ten nóż w plecy i właśnie to, czego nie był w stanie robić grecki kapitał poprzez greckie partie socjaldemokratyczne, no to zrobił właśnie Tsipras i Syriza i to oni wprowadzali ten plan cięć budżetowych i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście my możemy tego typu właśnie rzeczy my możemy analizować na gruncie historycznym, to znaczy brać takiego Tsiprasa i innych ludzi, no bo to w historii międzynarodowego ruchu robotniczego, takich ludzi, którzy postanawiali jakby, no, odciąć się od komunizmu, mówiąc na zewnątrz, no jakby, znaczy wśród towarzyszy lewicowych komunistów mówili: słuchajcie, ja dalej jestem komunistą, tylko wiecie, no ja nie mogę tutaj wszystkiego mówić, więc między wami to ja jestem komunistą, ja będę szermował nawet tym programem komunistycznym, ale na zewnątrz to ja będę poważnym politykiem i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy przeanalizować to na gruncie historycznym, możemy to przeanalizować na gruncie czysto teoretycznym. Czy w ogóle jest możliwość, no, żeby ktoś właśnie, jakiś taki kryptokomunista, jakiś taki Lionel Jospin, został sobie nagle, no, premierem kraju imperialistycznego i żeby on wprowadzał, nie wiem, socjalizm, no, czy trockizm. No, no, tutaj bilans jest 100% negatywny. Nie ma jakiegokolwiek przykładu, żeby ktoś tam... No, no, można by polemizować, no, w sprawie Allende. No. Że ten Allende, no, to taki w sumie sympatyczny człowiek, ten Allende. No, 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 i że Allende to nawet nie zdradził. No, tylko, no, tylko jego zdradzili, tego Allende. No więc... Więc jak już jest taki, no, człowiek bez skazy, jak ten Allende, no to się okazuje, że jest głupi, no i nie zrobił czystek, kiedy trzeba było, no, robić czystki.
Więc kubek z Marksem 11 euro. To jest kurde złodziejstwo. No, moim zdaniem ten w Trevir, bo tutaj to ja bym nigdy czegoś takiego nie kupił. To żona mi kupiła. No właśnie, jechaliśmy do Polski na ślub. Po drodze właśnie zatrzymaliśmy się w Muzeum Marksa. Nie wiem, czy ten filmik był wrzucony na poprzedni kanał 100 lat października. Nie wiem, czy ja go znowu wrzuciłem. Jeśli nie, to wrzucę pewnie kiedyś. No ale... ale no właśnie, no produkcja takiego kubka, no zwykły kubek, no podobny, tylko no bez takiego nadruku, no to tam w supermarkecie we Francji to kosztuje, nie wiem, z 1 euro, no, czy tam 1,5 euro, no a tutaj z Marksem, no to jest 11,5. On jest taki magiczny, no jak tutaj się podgrzewa, to tutaj to się zmienia, kolory troszkę i tak dalej, taka pierdoła. No ale no 11,5 euro za kubek, no przegięcie. Że no tak by można było ten wątek ciągnąć i ciągnąć. No ja raczej będę uważał, i to jest jakby ta myśl, którą chcę wam towarzysze przekazać, że jeśli jest jakiś problem z odbieraniem komunizmu przez polskim społeczeństwie, to jest to przede wszystkim nasza wina. To jest ten problem. Że jesteśmy amatorami, że nie potrafimy robić nowoczesnej propagandy, że jesteśmy leniami, że różne rzeczy, które powinny być zrobione, nie są zrobione. I ja tu się będę doszukiwał, winy, a nie w naszej ideologii. To wam chcę, towarzysze, przekazać. I jakby pod cały tutaj ten wywód, no właśnie, no... na zasadzie odetnijmy z marksizmu to i to nas masy pokochają, nie? Burżuazja, która kontroluje media, ona nas nigdy nie pokocha. Ona nas zawsze będzie zwalczać do momentu, do którego nie zdradzimy tej klasy robotniczej, tak jak to zrobił Tsipras. No dopiero wtedy, jak ten Tsipras tą grecką klasę robotniczą zdradził, to stał się szanowanym politykiem europejskim. Dzisiaj to już się można z nim spotkać na salonach. Dzisiaj to już jest ok, ale to jest ta, więc towarzysze. Więc ja mówię, że wina leży po naszej stronie. No i tutaj dochodzi do pewnej takiej dyskusji, no, że ja tą dyskusję prowadziłem z wieloma różnymi ludźmi jeszcze wcześniej. I zawsze, kiedy ja miałem jakieś pomysły, no bo ja jestem takim wizjonerem, no to oni mi mówią, a tego się nie da zrobić, bo to trzeba mieć pieniądze, my nie możemy działać tak jak burżuazja, bo oni to są profesjonaliści, oni mają ludzi, oni mają pieniądze, oni mają to wszystko, a my jak? No jak? No Michał, no nie da się. No. Po prostu, no. Mamy takie środki, jakie mamy, więc będziemy mieć efekty takie, jak to. I tyle, no. To po prostu nie przeskoczymy tego, no. Nie możemy pokonać kapitału, jeśli kapitał ma większe środki od nas. No, no i takie gadanie właściwie, no, użalanie się nad własnym losem. No, jak my możemy pokonać kapitał, nie mając kapitału? No. Więc, więc ja tutaj chciałbym jednak z tym polemizować. Uważam, że są pewne rzeczy, które możemy zrobić bez kapitału. No i tutaj gigantyczne właśnie możliwości daje nam internet. Gigantyczne możliwości daje nam system operacyjny Linux, który poznałem dzięki towarzyszowi Strębskiemu, właśnie tam ze Stowarzyszenia Marksistów Polskich. Kiedyś mnie właśnie wprowadził w ten świat Linuxa. To najważniejsza rzecz w tym Linuxie to jest to, no, że jest tam nowoczesne oprogramowanie, które jest darmowe. I tutaj jakby znikają te bariery, no bo to większość tych programów, no graficznych programów pod Windowsa, no to wszystkie profesjonalne graficzne programy pod Windowsa umożliwiające jakieś tam obróbki tam właśnie tych filmów i tak dalej, no to wszystko kosztuje, no to są duże pieniądze, no. Więc już pomijając fakt, że człowiek, który chce coś takiego robić i musi mieć jakieś predyspozycje, w sensie talent, w sensie czas, w sensie jakieś inne rzeczy, no to jest ta bariera finansowa, że on po prostu musi wyłożyć pieniądze na licencję
żeby w ogóle móc z tych programów korzystać. No i oczywiście, no ktoś wtedy mi może powiedzieć, a słuchaj, no ty jesteś frajerem, no ja mogę robić taką typu działalność polityczną, mogę sobie załatwić taki program za darmo, tam go skrakować czy coś. No oczywiście, no można. No. Problem jest taki, no, że jeśli się rozpoczyna działalność polityczną na serio, jeśli, no to ma się na serio wrogów. No. Ja tych wrogów mam, cały czas tutaj mam jakieś represje, czy represje prokuratury wcześniej, czy mi tutaj zamknęli kanał na YouTubie jeden, drugi mi zablokowali. Teraz chyba mi zablokowali konto na Facebooku, nie mogę się zalogować. Ale to nieważne, no to rozwalą jedno konto na Facebooku, stworzę drugie. Rozwalą jeden kanał, stworzę drugi. To nie jest żaden problem. No, stracę czas czy coś, no ale... Ale no, zdaję sobie w pełni sprawę z tego, no, że jeśli no, robi się profesjonalną działalność polityczną, no to najłatwiej. Ja już raz zostałem zniszczony właśnie za moją działalność polityczną i nie z paragrafu politycznego, ale z paragrafu chuligańskiego. Oskarżono mnie tam o niszczenie mienia i takich tam pierdół. Nieważne. Wyrok w każdym razie był. No więc nie ma nic prostszego, żeby zniszczyć działacza politycznego, niż po prostu wejść mu na dom, prześwietlić komputer i powiedzieć, o masz tutaj, nie wiem, Adobe Photoshop, nie masz licencji, o masz tutaj jakiś inny, nie masz licencji, o Windows piracki, nie masz licencji, dobra, no to tak można gościa uciszyć, po prostu wystarczy komputer mu zabrać, powie, dobra, masz tutaj nielegalne oprogramowanie, my tutaj nie będziemy robić wielkiej afery i tak dalej, no ale ci zabierzemy komputer. Za karę tam. Jeszcze ci i ciesz się, że nie dostałeś, nie poszłeś do więzienia. Dam, dobra, żebyś nie był taki ten, to damy ci tam mandat, nie wiem, 2000 euro i zamknij ryj. No. Że nie więcej, no. Więc, no, jak ktoś myśli tutaj o poważnej działalności politycznej, no to z czymś takim się trzeba liczyć, no, że tu w każdej chwili można mieć wizytę, można mieć, no. No a system, w którym żyjemy, to, że Bill Gates jest najbogatszym człowiekiem na świecie, wynika z faktu, no, że po prostu wszędzie tutaj wpieprza tego Microsofta, wszędzie wpieprza te licencje i jak tylko ktoś, jak kogoś chce się zniszczyć, to najłatwiejszą sprawą jest po prostu no, dobrać mu się do dupy za nielegalne oprogramowanie. To wystarczy, żeby gościa uciszyć. No, tam. A takie no, skonfiskowanie komuś komputera, no to go wyłącza z interesu przynajmniej na kilka tygodni, no, bo to trzeba kupić nowy, odbudować i tak dalej, no, ale zresztą jak się działa w tym systemie Windowsowskim, no to jest taka no troszkę no, zamknięty krąg, no bo to zawsze cały czas jest to samo, no kupimy nowy komputer, to tam będzie Windows, no chcemy odbudowywać to coś tam, no dobra, no tak naprawdę do momentu, dopóki nie zaczynamy działać no, na skalę masową, to jesteśmy spokojni, no bo nikogo to nie interesuje. Zaczynamy odnosić sukcesy, no tak jak było z kanałem 100 lat października. Pojawiły się pierwsze sukcesy, filmy zaczęły tam przekraczać 1000 wyświetleń, bach, bach, bach. W ciągu tam jednego tygodnia skasowano mi dwa filmy czy trzy, nie ma kanału, tyle. Więc... Tutaj czasami jestem krytykowany, oto, no, o, tutaj stworzyłeś nowy kanał, towarzysz Michał, tam jest Stalin na winiecie, z czymś takim to ten kanał nigdy nie będzie popularny. I o to chodzi. I o to chodzi, towarzysze. Kanał towarzysz Michał nie ma być popularny. Popularne mają być inne kanały. I właśnie o tym będzie teraz ten filmik. Więc to wszystko to jest taki przydługi wstęp, żeby przejść do sedna. Ale zanim jeszcze do tego sedna przejdziemy, no to teraz będzie taka informacja, w końcu jestem historykiem, więc jako historyk mogę tutaj powiedzieć no, o pewnej, no, bardzo w ogóle ważną rzeczą z punktu widzenia historii jest ewolucja sztuki militarnej i właśnie tutaj, no, pewne nowe wynalazki w sztuce militarnej, one zawsze jak są wprowadzane, to one na początku są wprowadzane tak, no, bez sukcesów, do momentu, kiedy to nie zaskoczy i wtedy to prowadzi do rewolucji w sztuce militarnej. No i widziałem ostatnio właśnie taki reportaż dotyczący czołgów. Czołgów
No, historii w ogóle czołgów. No. Więc no, te czołgi one się pojawiły w I wojnie światowej. No i właśnie tutaj cały ten kontekst powstania czołgów, no to jest front zachodni, tutaj ten taki marazm, dwie armie, które się chowają w okopach, no właściwie sytuacja patowa, nikt nie jest w stanie przełamać tutaj tego zwycięstwa na swoją stronę. Jakby problem polegał na tym, że ta strona, która atakowała, traciła więcej od tej, której się broniła, no więc to był ten pad. No bo tam tutaj to były zasieki, to były karabiny maszynowe, miny, jakieś inne takie historie. No, no w każdym razie no, nie opłacało się atakować. No. No i właśnie przez te zasieki no to zaczęto myśleć właśnie, jak tutaj te zasieki zniszczyć i stąd się narodziła idea czołgu, czyli żeby tworzyć właśnie jakiś taki duży metalowe coś, które by no, po pierwsze było jakąś barierą dla tych karabinów maszynowych, po drugie dla tych zasieków i tak dalej, i tak dalej. I trzeba to jasno powiedzieć, że tych czołgów w I wojnie światowej to się pojawiło mnóstwo. Tam były różne tam modele i tak dalej, i tak dalej. Za każdym razem, kiedy tworzono te czołgi, obiecywano no właśnie no jakąś tam wielkie sukcesy. Brytyjczycy, którzy te czołgi robili, to oni robiąc te czołgi od razu robili propagandę dla Brytyjczyków, właśnie pokazując, jak te czołgi, tak dodając otuchy trochę tym Brytyjczykom, którzy nie wierzyli za bardzo, że ta wojna się skończy, no, czy że skończy się sukcesem. No, więc troszkę tak, żeby przekonywać samych siebie, o patrzcie, my tutaj mamy teraz nowoczesne uzbrojenie, mamy te czołgi, wyślemy te czołgi na front francuski i zaraz tych Niemców rozjedziemy no, i wojna będzie wygrana. No ale się okazało, że te pierwsze czołgi to były i wolne, i łatwo było je zniszczyć. Tam no, ci Niemcy na początku zobaczyli te czołgi, to się przestraszyli, no ale później szybko tutaj opanowali kilka patentów, jak z tymi czołgami walczyć. No, pierwszym patentem to było kopanie dużych rowów, który no, czołg wpadł, to nie mógł się wyplątać. Po drugie, no, ponieważ one były wolne, no to łatwo było je tam trafić i tak dalej, no widoczność jeszcze w takim czołgu była słaba i tak dalej, więc no nie będę tutaj przedstawiał całej tej historii czołgów, no ale mimo, że to co ważne podkreślić, to że w I wojnie światowej no te czołgi, które brały tam udział, to one jednak nie miały charakteru decydującego, no w każdym razie no było to takie jedno wielkie rozczarowanie, no jak to pewne tutaj inwestycje technologiczne, jakie poczyniono i pewne obietnice, jakie tam właśnie dano tym Brytyjczykom. Słuchajcie, no mamy tutaj czołgi, wygramy wojnę. A to nie zadziałało. No. Więc no ja... no i tak. No i ludzie, którzy właśnie wtedy to obserwowali, no to tak no wyciągnęli różne wnioski. No byli ludzie inteligentni, którzy no właśnie... analizowali pierwszą wojnę światową i oni doszli do wniosków, dobra, no te czołgi nie zadziałały, ale nie dlatego, no bo idea czołgów jest głupia, tylko po prostu no te czołgi były jeszcze nie takie jak trzeba. No. Więc tutaj no najbardziej znaną tutaj jakby osobą, czy w ogóle krajem, który zainwestował w te czołgi, były Niemcy, III Rzesza. Oni przeanalizowali właśnie te doświadczenia tych czołgów, zaczęli produkować własne, szybsze, zwinniejsze, mniejsze, ale za to coś tam. Zaczęto tworzyć w ogóle, zmieniono w ogóle całą strategię, że czołg nie był dodatkiem do piechoty, tylko zaczęto tworzyć oddzielne oddziały złożone z samych czołgów, no, że po prostu te czołgi wykorzystują swoją szybkość i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to już tutaj nie chcę dawać całej historii II wojny światowej. No ale ten blitzkrieg niemiecki no, na początku II wojny światowej, no to właśnie wynikało z czołgów, no, że oni mieli no, bardzo dużo tych dużych, szybkich czołgów, no, znaczy szybkich, że ta szybkość była no, kluczowa. No ale byli też idioci, jak na przykład polski rząd sanacyjny, który uznał, no kurwa, no po chuja nam jakieś czołgi, no to przecież to się nie sprawdziło. No. Tyle kasy władowali w te czołgi w I wojnę światową i co? I gówno. Nie, my będziemy tradycyjnie inwestować w ułanów. To jest,
To jest esencja sztuki militarnej w XX wieku. No, człowiek z szablą na koniu, no to jest właśnie ten. No i się okazało, no, że no, kampania wrześniowa pokazała, no, że Niemcy mieli rację. No, niestety, no, Niemcy mieli rację. No, ułan z szablą wobec czołgu no, niewiele znaczy. No. Nawet cały oddział ułanów wobec kilku czołgów to jest nic. No, no więc no, niestety za debilizm polskich elit sanacyjnych zapłaciło całe polskie społeczeństwo. Miliony ofiar, ogromne zniszczenia, historię znamy, więc tak dalej, nie ma co się śmiać. No ale to tylko pokazuje, no, że pewne wizje, gdzie jak ktoś miał wizję właśnie w czasie I wojny światowej, to de facto przyznano mu rację dopiero w czasie II wojny światowej. Dopiero 20 kilka lat później ktoś, kto wymyślił czołgi, to został doceniony. To jest ważne, towarzysze. Więc teraz tak. I tutaj właśnie przechodzę, już koniec wstępów, przechodzimy do zasadniczej treści filmu. Więc mówię, towarzysze, że animacje filmowe, kreskówki, montaż, to są nasze czołgi, towarzysze. Więc tak, no, rozpocząłem właśnie produkcję serialu Sąd nad trockizmem. Możecie tutaj obejrzeć pierwszy odcinek. No i oczywiście można skrytykować wszystko, a to jest niedobre, a to jest niedobre i tak dalej, no. Ja wcale nie ukrywam, że to jest jakieś arcydzieło, no. Ja mogę powiedzieć, ja się uczę, ale ja doskonale rozumiem, jako osoba, która no, troszkę już w tym ruchu politycznym działa, która zna zarówno działaczy politycznych na lewicy, a także znam no, działaczy politycznych, no, naszych przeciwników. No. No, w czasie studiów historycznych no, miałem tą nieprzyjemność, że studiowałem z różnymi skurwysynami, którzy tam no, trafili do PiS-u, do IPN-u i tak dalej. No ale to ja mogę, towarzysze, wam śmiało powiedzieć, no, że większość działaczy politycznych obecnych na polskiej scenie politycznej i pewnie nie tylko na polskiej scenie politycznej, to są humaniści. Są humaniści, to dobrze, znają historię, umieją pisać, umieją mówić, ale nikt z nich nie zna się na sprawach technicznych, graficznych i tak dalej. No, to jest ich słabość. To jest ich słabość, więc jeśli ja zaczynam się takich rzeczy uczyć, jeśli wokół mnie właśnie stworzymy zespół ludzi, którzy będą i zaczniemy robić właśnie takie profesjonalne animacje, no to no, ja tutaj, towarzysze, pokładam w tym gigantyczny sukces. No. Gigantyczne nadzieje na sukces. No i teraz tak, no. I tutaj trzeba zrozumieć no, sens działalności na takim YouTubie. Trzeba zrozumieć to, no, że tego typu forma, jaką ja w tej chwili robię, takie przynudzanie, ja nie wiem, ile ten filmik będzie trwał, ale boję się, że nawet 40 minut. A 40 minut to będzie się strasznie długo później wrzucać na YouTubie, bo mam wolny internet i tak dalej. Ale no, nie oszukujmy się, towarzysze, tego typu forma nie dociera do mas. To jest, no, tam kilkaset osób może to obejrzy i to tyle, no. A przede wszystkim to, ten filmik nikogo nie przekona do komunizmu. Nikogo, bo nie taki jest cel tego typu filmiku. Tam mnie czasami ludzie zadają pytanie, o, towarzyszu Michale, a dlaczego tam te 250 filmików z kanału 100 lat października ty nie wrzuciłeś na kanał Towarzysz Michał? Tam były dobre filmy. Ja mówię, nie, towarzysze, tam były chujowe filmy. Linia polityczna tych filmów była dobra, okej, ale ich charakter propagandowy oceniany. Ile ja mogę ludzi przekonać w ten sposób do komunizmu? Słabiutko, no. Od czasu do czasu, nie wiem, tam kilka dni temu miałem rozmowę z towarzyszem Mateuszem, który gdzieś tutaj właśnie, Mateusz, ale jakiś inny Mateusz właśnie. No i on mi powiedział, że właśnie oglądał Jabłonowskiego, że zaczął później oglądać tutaj moje filmiki. I to go przekonało do komunizmu. Więc no, jest to coś, no, serce rośnie, coś takiego. Jak ktoś mi mówi, no dzięki tobie stałem się komunistą. No i pewnie trochę takich ludzi
w Polsce jest, którzy mogą powiedzieć, tak, towarzyszu, dzięki tobie stałem się komunistą. Ale tylko jest mało towarzyszy. To jest tak, jak byłem mały, chodziłem z moimi braćmi na grzyby w lesie i tam się ścigaliśmy, kto więcej tych grzybów złapie, tam jeden. I to wyniki były takie równe, no. A ja dzisiaj, mnie to nie interesuje wyrywanie tak po jednym grzybie, no. Dzisiaj to ja chcę, kurwa, iść z sierpem i od razu, pff, 50. To jest ten cel. I dzięki temu, i żeby tak było, no to nie ma co w ogóle mieć jakichś złudzeń, że takie przynudzanie do kamery to może no, doprowadzić do takiego skutku. Tutaj trzeba to zrobić zupełnie inaczej. No i wystarczy przeanalizować, jak wygląda ta na YouTubie. No i są na YouTubie filmiki, które mają, nie wiem, ponad milion wyświetleń. I są takie, które nie mają tysiąca, no. I gdzie jest ta różnica? To jest... Zazwyczaj jest tak, że te filmiki, które są popularne, są krótkie i te filmiki, które są popularne, są śmieszne. No. Więc są pewne reguły YouTube'a, których nie przeskoczymy. No. Albo się do nich dostosujemy, albo wiecznie będziemy narzekać, o dobra, no tutaj gadamy o komunizmie, a nikt się do tego komunizmu nie garnie. No. Więc towarzysze, no to właśnie tutaj no, cały przekaz tego filmu jest taki, no, żeby dostosować się do konwencji, która jest na YouTubie. I tak, no ja pewnie dalej będę od co jakiś czas kontynuował tutaj tą konwencję, która jest tutaj, czyli po prostu powiedzieć coś do kamery właśnie w ramach takiego komunistycznego uniwersytetu dla ludzi już uświadomionych. Okej, no mogę powiedzieć, no w końcu mam coś też do powiedzenia i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co nam może przyciągnąć do nas ludzi, to jest zupełnie inna forma. I ta zupełnie inna forma, być może tak, być może tutaj towarzysze, którzy mówią, trzeba tutaj schować tego Stalina, być może ci towarzysze mają rację. Bo nawet jeśli my weźmiemy no, na przykład tutaj tą kreskówkę sąd nad trockizmem, to ta kreskówka, ona ma na celu tylko i wyłącznie jakiś tutaj trenowanie pewnych rozwiązań graficznych, no można też dopieprzyć trockistom, troszkę się pośmiać i tak dalej, ale nawet te żarty nie są śmieszne dla innych, no. Bo co ja tam będę, no nie wiem, no, że tutaj, no, nie wiem, tam z tym czekanym czy coś tam, no to jest dla wtajemniczonych, no. My tak naprawdę, towarzysze, jeśli my chcemy dotrzeć do mas, to znaczy musimy mieć świadomość, że pewni ludzie to są w ogóle wśród tych mas nieznani. No więc tutaj można oczywiście no, długo się zastanawiać nad konwencją, więc no, to, co można by zrobić na przykład, no to po pierwsze jakiś taki serial satyryczny przedstawiający polskie życie polityczne, jakaś taka no, kalka tego Ucho Prezesa, tylko no, właśnie z punktu widzenia no, komunistycznego w formie animacji. Jest to jak najbardziej do ogarnięcia od strony technicznej, więc nic, tylko no ja, problem jest taki, że ja być może nie jestem najlepszą osobą do pisania scenariusza, bo ja nawet nie wiem, co się dzieje w Polsce, towarzysze. No. Ja jakiś czas temu no, przyjąłem zasadę, że ja nie będę po prostu tracił czasu na to, co się dzieje w Polsce, tam informował, czytał i tak dalej. Jak ktoś do mnie dojdzie, to dojdzie. No a tak to raczej ze względów tutaj językowych, no wolę oglądać telewizję francuską czy angielską i uczyć się tego. No a w Polsce to i tak mniej więcej wiem to i tego. No. Co się jeśli ważnego dzieje, to oczywiście wiem. Ale ja nawet tutaj no, nie śledzę tam tych spraw, tych polityków nawet nie znam w tej chwili. No po prostu zbyt mało telewizji polskiej w ogóle nie mam. No. Ale jeśli my chcemy no właśnie docierać do mas, no to taka satyra polityczna, bo to musi być krótki filmik dotyczący spraw bieżących, który jest śmieszny. My musimy umieć robić rzeczy śmieszne, towarzysze. Co dalej? Więc to jest, można właśnie stworzyć oddzielny kanał, gdzie by były tylko takie kreskówki.
na taki, tam może być tak, że właśnie no, przedstawione pewne założenia, no, myśli marksistowskie, ale nie w sposób taki nachalny. To jest właśnie tutaj ten być może klucz do sukcesu, żeby tak docierać do mas, że to nie może być nachalne. To nie może być nachalne i w ten sposób robimy coś profesjonalnego, krótkiego, śmiesznego. Więc to jest takie, no, tak, żeby takie te filmiki miały te tam no, 10, 20 czy 50 tysięcy wyświetleń, po prostu w formie jakichś takich filmików rysunkowych i tak dalej, i tak dalej. I tam jest przekierowanie później na kanały bardziej poważne. No. Więc pamiętajmy, towarzysze, no tak jak no, edukacja człowieka zaczyna się od przedszkola, poprzez podstawówkę, liceum, na uniwersytet, a nie na odwrót. Ja tutaj nie zbuduję masowego poparcia dla idei komunistycznej z uniwersytetem. Ja muszę rozpoczynać od przedszkola i właśnie dlatego, towarzysze, są te animacje. I teraz tak, towarzysze, to jest bardzo ważne. No, do tej pory chodzi o to, żeby zrozumieć, że jest to nasza szansa. Szansa bierze się stąd, że po prostu, tak jak powiedziałem, no, większość działaczy politycznych, czy komunistycznych, czy nie tylko, no, antykomunistycznych, to są wszystko ludzie, no, analfabeci technologiczni. No, nikt tutaj się na tym nie zna. No. Więc tak naprawdę robiąc kreskówki, jak my patrzymy na te kreskówki, na jakieś inne rzeczy, które są dostępne na YouTubie, to są to same zazwyczaj rzeczy krótkie, rzeczy śmieszne, bardzo często totalnie apolityczne, bo bardzo często są to rzeczy robione, no nie chcę powiedzieć przez idiotów, no bo to jest takie no, poniżające troszkę, no ale na pewno ludzi, którzy nie mają jakiejś tam świadomości politycznej, no. No. No na pewno z punktu widzenia politycznego są idiotami, no ale mają jakieś inne zalety, no, nie można tak człowieka oceniać, ale no, robiąc właśnie, no, jeśli człowiek mający kręgosłup polityczny, poglądy, który umie równocześnie zrobić scenariusz, nie wiem, 5-minutowej kreskówki, w której by no, nie było to aż takie nachalne, no, ten mój tam cały ten serial Sąd nad trockizmem. No Jezu, tam jest tyle tych informacji, to jest tak przeładowana propaganda, że to jest za mocne, za ciężkie. No. Forma lekka, a równocześnie treść taka ciężka. No. To musi być i forma dla idiotów, i treść dla idiotów. No, że ten, nawet ten, ta myśl polityczna, ona musi być tak bardzo, no, musi być mniej tych faktów, mniej tych informacji, mniej. Po prostu tak powoli jakby człowieka urabiać, przygotowywać do jakiejś tam, no, oswajać go w ogóle z faktem, że nie wiem, no, że system kapitalistyczny jest zły, a system komunistyczny jest jakąś dobrą alternatywą. Ale powoli i zacząć ludzi, tutaj ludzie pytają mnie często, no, towarzyszu Michał, a jak tam wasza kampania prezydencka? Więc ja mówię, no, wybory to są za 2 lata, no. Te wybory za 2 lata, inne być może za 7 i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie jakikolwiek sens angażowania się w kampanię prezydencką i wystawienia mojej kandydatury na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2020, no, to ma sens jedynie taki, no, żeby lansować pewne treści komunistyczne i dzięki temu no, ludzie zjednoczeni no, na... w czasie kampanii mogliby się później zjednoczyć w czasie w jakąś partię. No, ale dzisiaj no, ci ludzie, którzy obecnie się identyfikują z myślą komunistyczną, ja ich jednoczyć nie chcę, bo nie ma po co, nie ma do czego. To są często ludzie już totalnie niereformowalni. No. Nie jesteśmy w stanie, no, człowiek, który... No bo co tutaj jakby jest kluczowe? Kluczowe jest zrozumienie, no, że każdy człowiek, który angażuje się w działalność polityczną, on powinien sobie tak stanąć przed lustrem i się zastanowić, a po kiego chuja ty w ogóle, kurwa, się zbierzesz za tą działalność polityczną? No. To jest to pytanie. No. Więc ja mogę śmiało powiedzieć, ja biorę się za działalność polityczną po to, bo ja chcę, kurwa, ten system zmienić. Ja znam odpowiedź. Jeśli ja znam odpowiedź, to wiem, że trzeba działać w sposób skuteczny. I widzę, co jest, kurwa, skuteczne, a co jest nieskuteczne. Wiem, że te formy, które są obecnie, są nieskuteczne. I ci ludzie, którzy robią te formy, oni też
wiedzą, że są to formy nieskuteczne, ale są albo zbyt leniwi, albo zbyt głupi, albo już nie wiem co, że oni się tych form trzymają i po prostu będą się trzymać. I ich nic więcej nie interesuje. Ich nie interesuje zmiana świata. Ich interesuje po prostu trwanie w tym gównie, które jest w tej chwili. Więc jak ktoś mówi, o, nie zrobimy profesjonalnej propagandy, bo my nie mamy profesjonalnych grafików, których możemy opłacić. Nie mamy. Dlatego kurwa sami się musimy stać tymi profesjonalnymi grafikami. Nauczymy się tego i będziemy. Będziemy mieć własną armię propagandową, która ruszy właśnie z naszymi animacjami do takich no, wielkich podbojów, tak jak Niemcy ruszyli ze swoimi czołgami. Oczywiście forma, z czym iść do mas, to można się dyskutować. Ja jestem otwarty. No, ja uważam, że najlepszą formą jest robienie jakiegoś takiego właśnie serialu animowanego, 5-7 minut, no, satyry, czy tam 10 minut właśnie, jakieś tutaj wcielanie się w różnych postaci, głosy, ośmieszanie ich, tak dalej, i tak dalej. Robienie to w sposób właśnie taki profesjonalny i doprowadzić do tego, żeby ludzie po prostu chcieli to oglądać, bo chcą się pośmiać. No, to jest tak, jak idea. Jak oni będą to oglądać i tak dalej, to okej, no, z tych ludzi można, tam oczywiście od czasu do czasu można coś przemycić. No, tu trzeba mieć zupełnie inne do tego typu roboty. Ja od razu mówię, że to nie jest robota fajna. No. To znacznie przyjemniej jest, nie wiem, napisać artykuł, rzucić na stronę internetową, na Facebooka, kogoś zjechać, powiedzieć, o, ja jestem najlepszym komunistą, ty to gówno wiesz o komunizmie, się będą licytować, kto jest lepszy, kto jest gorszy, no i to jest łatwiejsze. No. I można sobie poprawić ego, no właśnie, o, ale mu pojechałem, ale coś tak. No, tylko no to, no, tak można robić miesiąc, dwa miesiące, rok, 10, 15 lat, ale w pewnym momencie trzeba sobie zadać pytanie, no do czego to prowadzi, no. Znacznie rzeczy, te rzeczy, które mają jakiś, jakąś korzyść, no, to one nie są takie widowiskowe. Nie wiem, no, ktoś, kto bierze książkę marksistowską i ją wskanuje i wrzuci do internetu, dzięki temu utrwala dla przyszłych pokoleń, to jest praca. To jest żmudna, ciężka praca. Tylko no, czy ktoś taki, no, ktoś taki nie błyszczy. Ktoś komuś takiemu, no, a ktoś to napisze sobie artykulik i tak dalej. No więc ja mogę powiedzieć właśnie po moich tutaj pierwszych doświadczeniach z animacjami, no, że to jest, no, zrobiłem animację 3-minutową, no, Jezu. Ta animacja 3-minutowa to ma 10 scen. Każda z tych scen to musi mieć oddzielny plik dźwiękowy. Każdą trzeba oddzielnie montować. To trwa, bo to wszystko zamula. To łączenie tego, to jest naprawdę dużo, dużo czasu zajmuje coś takiego. A efekty słabiutkie, no bo ludzie oglądają, mówią, a nie ma tego, a tu wziąłeś głos z Iwony, a tu coś tego. Towarzysze, to jest tylko eksperymentowanie. Ja na razie eksperymentuję z tą formą. Eksperymentuję także z wami, towarzysze. No ja czekam na tych, którzy się zgłoszą i powiedzą, tak, tutaj ja będę ci pomagał w tym i w tym. Bo tak naprawdę, no to ja mogę eksperymentować, ale dopiero wtedy, kiedy stworzy się profesjonalny zespół i z podziałem zadań. Jeden będzie pisał scenariusze, inny będzie wszyscy będziemy podkładać głosy, wszyscy też będziemy troszkę tam kombinować z tą grafiką, żeby no jednak nikogo nie obciążać tak dużo, bo to męczące jest. No. Ale no z czymś takim, no to po pierwsze można rozjechać całkowicie inne tutaj odłamy lewicy marksistowskiej. Znaczy to właściwie no, nie jest żadne wyzwanie. No. No ale można też rozjechać no, polskich socjaldemokratów. No. To jeśli właściwie no, z polskich socjaldemokratów to jest no, w tej chwili przebitkę na media ma tylko Zandberg, który jest zapraszany po prostu do mediów burżuazyjnych, a i tak te filmiki, które tam są wrzucane na YouTubie, to nie wiem, 1000 wyświetleń. No, to co to kurwa jest? No.
towarzysze. No to jest wszystko, to jest, jeśli my będziemy w stanie tworzyć nowoczesną, dobrą propagandę, to my naprawdę jako ci komuniści właśnie od strony technicznej, właśnie my najpierw ludzi rozjedziemy naszą techniką, a dopiero później będziemy mówić, jesteśmy komunistami. Tak trzeba działać i w ten sposób zbudujemy, no i to też trzeba jakby mieć w głowie, że my musimy mieć nie jeden kanał, ale kilka kanałów. Na tym kanale, gdzie będą te kreskówki, tam nie może być ani słowa o tym, kto za tym stoi. No. To musi być takie, no, takie grzeczne, takie coś tam. A stamtąd przekierować gdzie indziej. I gdzie indziej, no to powolutku, powolutku, coraz wyższy poziom, aż do filmików, gdzie jest mówione wprost, trzeba stworzyć partię komunistyczną. Czekam na wasze zaangażowanie, towarzysze. Pozdrowienia.